Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, wiem, miałem nagrywać wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, wydarzyła się taka drobna sytuacja, że niechcąco złamałem sobie kompresyjnie kręgosłup, trzy kręgi i no niestety przymusowo zostałem wycięty całkowicie w ogóle. I no, nie mogę powiedzieć, że z roboty, bo na własnej działalności, no to wiecie jak to wygląda. Nie pracujesz, no to nie zarabiasz, więc jak ta praca wyglądała, to możecie się oczywiście domyślić, ale no z treningów byłem wycięty. Natalia ciężko trenowała, ja niestety nie. I można powiedzieć, że dopiero od takich 4-5 tygodni jesteśmy w takim treningu już. Natalia cały czas, ale ja takim powracającym trenuję na tyle, na ile mogę, na tyle, na ile mi po prostu ten kręgosłup pozwala i postanowiłem, że po takiej przerwie, jest dzisiaj niedziela, to mam nadzieję, że też nie będzie za wiele osób, szczerze mówiąc, dzisiaj na siłowni, bo można powiedzieć, że chcę się obyć troszeczkę z tą kamerą, ja też się troszeczkę wstydzę chodzić z aparatem i tak dalej, nagrywać, no już tak mam i mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj za dużo osób. Dzisiaj w planie ja mam nogi, ty masz co? Natalka ma plecy i dwugłowę, a chciałem zaznaczyć, że Natalka podjęła współpracę z Anią Mroczkowską, chyba nie muszę ani przedstawiać. Natalia zrobiła w ogóle jeden z najlepszych progresów, jaki kiedykolwiek, ale to w ogóle przedstawimy w całkowicie innym odcinku, nie o to chodzi. Śmigamy właśnie zrobić sobie nogi, zobaczycie jak w obecnym momencie trenuję, a trenuję totalnie z przyjemnością. Wchodzę po prostu na trening i to, na co mam ochotę, po prostu trenuję z taką czystą, spokojną głową. Jest to po prostu, treningi mają mi w obecnym momencie sprawiać tylko i wyłącznie przyjemność. To nie ma być pokonywanie jakichś rekordów i tak dalej, tylko no, przyjemność, czysta przyjemność. I Natalia mówi, że przede wszystkim bez totalnie żadnych wspomagaczy. Jestem czysty, 100% jestem na chwilę obecną czysty. No i co? No nic, tylko się cieszyć. Także śmigamy, zaraz widzimy się na siłowni, zaczynamy nogi, będziemy sobie jakoś tam krótko, bez jakiegoś tam zbędnego jakiegoś pieprzenia, bo tych filmów wiadomo, na YouTubie jest od groma, kilka serii i tak zrobimy sobie taką pogadankę. Także widzimy się za chwilę na siłowni. Jesteśmy już na siłowni, przebrany, wypiłem sobie termospida z Olimpa, to jest taka, tak jakby moja taka przedtreningówka, przy okazji pozwala mi troszeczkę napędzić metabolizm. Zaczynamy sobie nogi zawsze, ja akurat zawsze zaczynam nogi od prostowań, tutaj mamy taką maszynę. Ja niestety nie mogę tak zadzierać jeszcze palców do góry, ponieważ mam niedowład przy okazji jeszcze tej prawej nogi, dość mocny. Więc no, robię w troszeczkę inny sposób, troszeczkę bardziej te palce prostuję przy tym prostowaniu. Zobaczycie sobie jak to wygląda. I co, zaczynamy sobie pierwsza seria. Zobaczymy, czy zrobimy sobie 5, 6, 4 serie. Zobaczymy i tyle. Lecimy. Raz. Dobra, takie lekkie serie. Na razie na początku. W ogóle nawet nie dochodzę do jakiegoś załamania, ponieważ to jest, można powiedzieć, taka wiesz, rozgrzewka i no, szkoda sił w ogóle na te pierwsze serie. Ostatnie dwie serie to są takie serie, w których trzeba dać siebie jak najwięcej, a te początkowe to jest taka typowa rozgrzewka, wczucie się w ruch. I tyle. To jeszcze takie pewnie z dwie wstępne. Jedna, dwie wstępne. Zobaczymy. Dobra, lecimy z pierwszą serią docelową. Raz. Dobra.
lecimy sobie serią docelową. Szósta seria i będzie to wyglądało pewnie mniej więcej tak, że zrobię z 5-6 powtórzeń. Ściągnę sobie ciężar, pewnie z 1:20, zrobię następne, nie wiem, 2-3 powtórzenia i ściągnę jeszcze pewnie z 2:20 albo 1:20, zobaczymy i to będą takie 2 dropy. Ja prostowanie traktuję jako naprawdę ciężkie ćwiczenie, nie tam jakąś zabawę. Wiadomo, jest to takie ćwiczenie wprowadzające. O, idzie mój kat, który mi teraz pomoże. No i dla mnie to jest naprawdę pełnoprawne ćwiczenie. Wiadomo, nie jest to takie wielostawowe jak przysiady, ale prostowania traktuję jak najbardziej poważnie. Lecimy na Szczecin. Jest to parę razy do oporu, ile zrobię i drop. Jeden i później drugi. Bo! Bo! Nie, kurwa, ze 2 ściągnę. Dwie, no. Raz. Dwa. Trzy. O kurwa. O, dość. O, weszło. Gdzie miało wejść? Dobra, lecimy dalej. Dobra, prostowania mamy zrobione. Teraz, jak już mamy nogi rozgrzane, no to bierzemy się za przysiad. Przysiad normalny. I tutaj też spokojnie. Zaczynamy sobie po 1:20 na stronie. Pierwsze dwie, można powiedzieć, 3 serie, to wiadomo, jest takie wczucie się w sztangę. Czucie się po prostu w ruch i tak dalej. No i można powiedzieć, że dwie te ostatnie serie to są takie serie docelowe i wiadomo, ja cały czas stosuję piramidę obciążenia, czyli co serię dodaję jakieś tam obciążenie. W ostatniej serii to jest niekiedy nawet tylko po 5 kg na przykład na stronę, ale mimo wszystko jest to jakaś tam progresja ciężaru do góry. Także co? Lecimy. Druga seria rozgrzewkowa, nie wiem, na 6-8. Pierwsza była takie wyczuć ciężar, teraz też takie wyczuć ciężar, ale stopniowo zwiększamy sobie ciężar, nie wiem, setka. Lecimy, 6-8 powtórzeń. Lecimy sobie z serią pierwszą docelową. Nie wiem, ile to jest, 140. Jesteście świadkami, jak pierwszy raz od iluś lat w ogóle ubieram pas. Lekarz mi kazał. Zobaczymy, czy nie będzie mi sprawiał więcej, kurwa, problemu niż pożytku z tego wszystkiego. No ale lekarz kazał. Natalia się śmieje w tle. Lekarz kazał. Andrzej robi. Zobaczymy, jak to pójdzie. Pierwsza docelowa. Nie, chujowo. W tym pasie tutaj o kolce biodrowe ociera, idę po swój pas. Nie, kurwa, nie, to nie, tak nie będzie. Lecimy z serią docelową. Nie wiem, ile razy zrobię. Ostatnio na ostatnim treningu miałem, pamiętam, 140 na 6, a dzisiaj chyba 150. Jak będzie na 6, to będzie super. I tyle. Nie będę dawał więcej, bo już czuję troszeczkę ten kręgosłup, więc bez sensu zmieniłem pas. Zobaczymy, jak się w tym pasie robi. Ok. Opa. Oh.
Okej. Poszło. Ciężko się robi w pasie przyzwyczaić po takim czasie, ale jest okej. Gitara. Natalia też dzisiaj działa. Mam Natalia taki progres, jaki zrobiła z Anią, to jest coś niesamowitego. I słuchajcie, jak chcecie, może zrobimy z Natalką trening, jak robi Natalka i tak dalej. Bo powiem wam, naprawdę już to wygląda świetnie. Oczywiście ona tego nie powie, no bo jak, ale szok. I dlatego to była moja zasługa, bo ja jej powiedziałem, że ja jej nie będę prowadził, tylko niech napisze do jakiejś konkretnej osoby, bo mnie najzwyczajniej w świecie się nie słuchała. I opłaciło się. Żadna osoba, z którą mieszkacie, ja uważam, wasz partner, partnerka, nie powinna być prowadzona przez was samych, ponieważ zawsze jest w takich przypadkach pobłażanie. I tyle. Dobra. Lecimy z suwnicą. Trzecie ćwiczenie. 4, 5, 6 serii. Zobaczymy. Lecimy. Rozgrzewkowa pierwsze. Tak, żeby wczuć się w maszynę. Porozciągać sobie nogi. To jest akurat takie ćwiczenie, gdzie troszkę mocniej czuję te plecy. I tą nogę. Zwłaszcza ten prawy bok. Ale ostrożnie z czuciem lecimy. No, ustawiać sobie. Wystarczy. To są pierwsze powtórzenia. Szkoda marnować siły. Ej, ale to była taka restauracja, no nie? Że były szczeble. Są. I ten... jest taka. Ile, i przez który przejdziesz, tyle masz procent zniżki. Tak, tyle masz procent zniżki, no. Taki duży, a potem już są takie małe. Chuja, ja bym miał 100%. Ostatni był taki. Co? No. No, a to, kurwa, tam jedna baba przeszła, no nie? Jak, nie, jak... nie przeszła. Ale bo jak głowa przejdzie, to ogólnie dupa już powinna też przejść. Aha. To zawsze działa. Aha. Nie? Jasne. Ja tak zawsze myślałam. Siłą tak ma, jak głowa przejdzie, to też. No tak, kurwa, właśnie. Siłą tak. Pierwsza seria docelowa. Z 8-10 razy. Nie robię więcej, bo strasznie czuję całą tutaj prawą stronę, jak robię za dużym ciężarem, za dużo powtórzeń, więc tutaj jest, mam cały taki zapas jeszcze 2-3 powtórzeń, ale staram się, żeby ten ciężar był tam jakiś w miarę na jakimś tam poziomie. Dobra, bez pierdolenia lecimy sobie. O, lekko. Dobra. Ostatnia seria docelowa. 8-10 powtórzeń. Dwa. Wystarczy. Suwnic. Dobra, za dużo tego pierdolenia. Lecimy. Trzecia seria. Pierwsza seria docelowa. Lecimy. Dobra, ostatnia seria docelowa. 120.
napierdala. Dobra, lecimy teraz. Nie wiem, które to jest. Pierwsze. Nie wiem, czwarte albo z czwartym. Z czwartym chyba? Raz, dwa, trzy. Czwartym albo piątym ćwiczeniem. Teraz wykroki. Pierwsze takie typowe chodzone, żeby sobie porozciągać. To już ćwiczenie jest dla mnie tylko po to, żeby sobie porozciągać. Zawsze mam problemy, kurwa, z tym, z samymi powięziami i tak dalej. Więc to ćwiczenie już jest na stałe u mnie, żeby sobie pochodzić, porozciągać się. Normalnie ostatnio chodziłem cały czas bez ciężaru po 10-12 na nogę. Typowo tylko bez żadnego ciężaru. Teraz pierwszą serię właśnie taką zrobię, a następne, nie wiem, może wezmę z jakieś, nie wiem, 10-15 kilo, zobaczymy. I tak, żeby tylko porozciągać. I tutaj tylko 3 serie bez żadnej spiny. Dobra, lecimy z pierwszym, jedynym ćwiczeniem na dwugłowę dzisiaj, ponieważ dwugłowę robię w całkowicie inny dzień i tutaj też muszę troszeczkę tą stopę, tutaj widzicie, prawą, bardziej prostować, tak jakby w tamtą stronę, nie w tą, nie zadzierać do środka, ponieważ nie mam jeszcze takiego czucia, troszeczkę mam tą nogę sparaliżowaną mimo wszystko i ten, no i muszę sobie radzić w jakiś tam sposób, więc radzę sobie w taki sposób, że troszeczkę inaczej prostuję w drugą stronę i tyle, nie ma co, pierwsza seria rozgrzewkowa, druga taka też taka będzie i lecimy. Dobrze czuć w ogóle. Fajnie dzisiaj, kurwa, się trenuję, dobrze się czuję ogólnie, mimo że jestem tylko po jednym posiłku z węglowodanami, ale zajebiście, ale temat diety to sobie zrobimy na osobny odcinek. Ogólnie mam teraz taką, kurwa, frajdę z treningu, że sobie nie zdajecie sprawy. Naprawdę jest tak zajebiście, tak się super przychodzi na każdy trening. Dla mnie trening teraz to jest po prostu odpoczynek, serio, to jest taki odpoczynek. Ja w ogóle lubię nogi robić, ale nawet jak nie mam takiego parcia, że muszę przebijać rekordy, aczkolwiek wiadomo, że mimo wszystko jakiś ten progres trzeba robić co trening, czy to w powtórzeniach, czy to w kilogramach. Kurwa, tak się jaram, jest to naprawdę świetna sprawa. Dawno mi się tak dobrze nie trenowało. W ogóle nie wiem, czy widzicie tutaj na kamerze, ale mam, kurwa, obdarte. Tutaj tak samo na ręce. Spierdoliłem się wczoraj 2 razy z drabiny. Dobrze, że były drzwi, zdążyłem się chwycić. No i no, jak schodziłem, to się modliłem, żebym nie rozwalił klientowi właśnie szkła w tym, w drzwiach, na które pierdolłem, ale nie. Okazało się, że nic, ja to tam mogę być poharatany, ale żeby klienci nie mieli szkód przeze mnie. Ale nie, końcą końców dobrze się skończyło. Mimo że troszkę teraz szczypie, ale jest ok. Dobra, lecimy z drugą serią. Dobra, poda sił, żeby jebać tyle powtórzeń. Dobra, zrobiłem sobie już trzecią serię
docelową. Nie ma się co szczypać. Lecimy z ostatnią serią docelową. Wcześniej się nie nagrałem, bo mnie tutaj samicka normalnie mnie ten zdezorientowała. Nie, samicka? Dobra, kurwa. Lecimy z tym bajzlem. Samczyku. Na kurwiando. Napa. Dobra, powoli. 8. Jeszcze raz. Dobra. Dropa sobie zrobię. Skurwa, to już ciężkie jest. Niby lekkie, ale ciężkie. 2. Kurwa. Dobra. Dobra, i ostatnie ćwiczenie, jakie mamy na dzisiaj, to są przywodziciele. Na koniec treningu dzisiaj przy czwórkach robię przywodziciele 2 razy w tygodniu, zawsze przy nogach. I czwórkach, i dwójkach. No i co? Po prostu 4 serie. Tutaj tylko pierwsza seria taka będzie po prostu rozgrzewkowa, a następne 3 serie to już są po prostu serie takie docelowe, po prostu przy granicach tam 12-14 powtórzeń. Nic skomplikowanego, chodzi o to, żeby ten środek uda po prostu, no, u mnie kuleje mocno, żeby był jak najbardziej pełny, żeby pies z budą nie przepierdzielił między tymi nogami. No i tyle. Dobra. Lecimy. Koniec, kurwa, z tym. Na dziś wystarczy. Raz. Dobra, dość na dzisiaj, wystarczy. Słuchajcie, tak wygląda trening nóg właśnie na tym etapie, więc nic jakiegoś specjalnego, ale też nie jest to jakiś trening lekki. Na chwilę obecną na tyle, na ile mnie kręgosłup nie boli, albo raczej ból jest znośny, bo jestem cały czas mimo wszystko na lekach, na Nemesilu i coś nie może chyba ostrości pracować, na Nemesilu i Dorecie, więc na tyle, na ile pozwala mi ból, na tyle trenuję, aczkolwiek i tak teraz już mogę funkcjonować, pracować i tak dalej, robić treningi takie, jakie mogę, więc to i tak jaram się jak fix. Waga na chwilę obecną to jest gdzieś okolice 102-103 kilogramów. No i co? Tutaj nie ma nic skomplikowanego, nie będę zanudzał, nie będę pierdolił. Skończyliśmy na dzisiaj trening. Mam nadzieję, że to taki jest wstęp do kolejnych tam jakichś filmów i tak dalej, treningów. Na pewno będę musiał poprawić, widzę w aparacie tą ostrość. O, jak jestem bliżej, to jest lepiej, aczkolwiek i tak tu widzę, że trzeba w ustawieniach się pobawić. Także mordki, żegnam was, dziękuję. Myślę, że teraz już z górki będzie. Mam nadzieję, że się podobało i wróciłem. Troszeczkę się wstydzę nagrywać, bo są ludzie, ale do tego przywykniemy. Także i mam nadzieję, że mnie lepiej słychać. Zaopatrzyłem się w jakieś tam mikrofony krawatowe z Rode. Mam nadzieję, że ten dźwięk jest dużo lepszy. No i tyle. Dobra, mordki, bez pierdolenia. Bania i widzimy się w następnym materiale. Szczałka.